Dzień dobry pani. Czy pani idzie z tatą na spacer? Że to jest genialny wynalazek. Genialny, pies jest na długo zajęty. Naprawdę. I do tego używa się takiej pasty. Ale się cieszy, że idziemy razem. Zobacz. Się cieszy. No pewnie, ja już byłam z nim dzisiaj dwa razy, zanim wstałeś. Byłyśmy o 7 rano, później byłyśmy o 9. Tak? No. Wiesz, jak jest grzeczny na maksa. Schodzimy co 2 godziny, słuchajcie. No. Czekasz na smaczka, co? Nie, smaczka nie ma. Smaczek będzie... A, jest smaczek, dobra. Musi się ubrać koleżanka. Tylko, że twoja mama to za mocno związała i nie da się jej teraz ubrać. No bo trochę urosła przez te kilka dni. Trzeba będzie to rozpróć. Dosłownie zaraz. O nie, tak przed kamerą teraz. Co? Co to ma być, Flafi? Tak to ładnie. Się nie wychowaliśmy dobrze. No. Łobuska. Łobuska mała. Co, ty szarujesz podłogę? Podłoga na szczęście czysta. Już umyta wczoraj przecież. Och, jaka miłość, jaka miłość. Jak piękny pies ubrany. Cyk. Cyk. Aj, czekaj, najważniejsze. Z mojej kurtki. Tak je. Słuchajcie, o, te z czego? Z Sinseya? Najlepsze. W nocy idę, podświetlam sobie, sprzątam po psie. Wspaniale. Dobra, lećcie. Cześć moi drodzy. Jestem już na działce, żeby podłączać niektóre rzeczy pod domkiem, w razie czego jakby pod domem zalało, ale niestety jest źle niż było, jest gorzej, jest metr więcej. Sąsiadów już zalewa tutaj, bo mają niżej zdecydowanie działkę. Nas jak widać tutaj jeszcze nie, wszystko jest ok, ale woda jest jeszcze metr wyżej niż ostatnio. Zobaczcie. I przez to, że mamy tutaj troszkę wyżej teren usytuowany, to nas nie zalało. Tam z tyłu już zalało, ale to zaraz wam pokażę. No. Zamarzło mocno. Tutaj jak ostatnio wam pokazywałem, to jeszcze było od tego uciętego kawałka tam metr niżej. I teraz... Ostatnio dość niemiłe komentarze pojawiły się pod filmem, że przecież mogliśmy się tego spodziewać, że nas zaleje, że jesteśmy koło wody. W ogóle tutaj tam jest, jak się chodzi, to jest po prostu mięciutko. No tak, wiadomo, że się spodziewaliśmy, że nas zaleje i ludzie piszą, że to jest nasza wina, że po co ten domek tak blisko i w ogóle po co działka nad wodą. No, takie są uroki właśnie natury. Zobaczcie, jak tutaj teraz wygląda. Wszystko zalane, a przejdziemy do tyłu. O, i tu już mamy wodę na działeczce. Mówię to tak spokojnie, bo słuchajcie, nie da się z tym nic zrobić. Zobaczcie, całość już jest zalana. No tam już nie wejdę tutaj, tylko dotąd dojdę. O. Jak tam ostatnio stamtąd pokazywałem wam, to teraz jak widać, tu już jest zalane wszystko i tutaj też już wody gruntowe, tam tuż z drogi, na drogę leciało. No, tak to wygląda. Pod domek, żeby zdemontować kilka rzeczy. Moi drodzy, wszystkie kable zabezpieczone. Starlink działa. Biorę rękawice, bo lodowa to tutaj taka prośba. Bądźcie życzliwy po prostu dla innych. Nie trzeba być zawsze takim toksycznym człowiekiem, wszystko wypominać i robić komuś na złość. Wiesz, człowiekowi się robi niemiło. Przecież jak przykro się robi, jak się mówi takie złe rzeczy, że to specjalnie, że to nasza wina i w ogóle. Słuchajcie, jest tak, zobaczcie, lód pęka. Widzicie, on się tutaj piętrzy. A ta woda z racji tego, że nie może pod spodem płynąć, to ona płynie górą.
wtedy wszystko idzie wyżej, tam taki po prostu wybrzuszony jest ten lód. Tak, tu jest pięknie w ogóle, tu jest pięknie zimą i latem i niestety musimy się nastawić na to, że to będzie powódź. No musimy się nastawić, że to może za 10-15 lat zaraz wszystko, no wiecie, na 2 metry do góry. I nawet mamy teraz przygotowany stelaż metalowy, który stoi sobie od roku i na nim klimatyzacja musi być zamontowana, żeby było wyżej, więc w przyszłym roku robimy sobie tutaj przeciwpowodziową działkę, bo można w przyszłym roku się spodziewać, że będzie jeszcze gorzej niż teraz jest. Teraz nie jest źle, bo nie zalewa nas tutaj. Oczywiście może, ale na razie jest ok. Będzie powoli opadała woda. Jak na razie się nie zapowiada niestety. Więc nie fajnie. Ale jak widać tutaj już zalało moją sąsiadkę. Chciałem wam pokazać, że pole, na które chodzimy na spacery obok mojej działki, też już jest zalane i robi się powoli tutaj staw. O, jazda. Dobrze, moi drodzy, wracam do Warszawy, bo mam kawał drogi, a życzę nam, żeby było, wiecie, spokojna pogoda i żeby wszystko ładnie i szybko odpłynęło. Ale jak na razie tak się nie zapowiada. Będę wam dawał znać, co tutaj się wyprawia. Wróciłem do domu, do naszej rodzinki. Żonko, tak. Co masz do jedzenia? Sałatę z tuńczykiem, z jajkiem, zobacz. O. A ja mam takie coś z turą. Dobre? Smakuje ci? Tak? Kurczeczkę jesz? Ziemniakami, tak? A lubisz taką marchewę rybką? Czy nie? O, i teraz muszę. A dziś musimy się spakować, bo jutro jedziemy w podróż fajną. Musimy spakować rzeczy. Mam nie tego! Całkiem sporo tych rzeczy musimy spakować, bo wszystkie kable do podcastu, różne rzeczy. I mama chciała jakiś koc. Czy ty wiesz, gdzie jest ten koc? Tak, jest w garażu, w tej szafie takiej zamykanej. Nie ma szans, żebym się tam dostał, ale zobaczymy. Cześć kochani, zabieramy was na Douglas Skincare Weeks. Jest to impreza, gdzie Douglas prezentuje wszystkie swoje najlepsze marki pielęgnacyjne. Bardzo fajnie zorganizowana i bardzo przejrzyście. I podobało nam się to, że były takie wydzielone strefy każdej marki. Można było porozmawiać z osobami, które pracują w marce, omówić składy, omówić produkty. Dodatkowo na evencie była możliwość skorzystania z różnego typu zabiegów, przetestowania różnych urządzeń, więc to było takie fajne, że oprócz samych produktów były różne aktywności, w których mogliśmy uczestniczyć. Także zrobiliśmy wam po prostu taką mini relację, ponieważ było dosyć głośno, nie dało się tam rozmawiać, to pokazujemy wam, jak to właśnie wyglądało. My bardzo lubimy takie eventy, gdzie można wejść, podotykać, ale przede wszystkim porozmawiać z osobami, które pracują w markach, z PR-owcami i dowiedzieć się czegoś więcej niż tylko zobaczymy na stronie internetowej. Także mam nadzieję, że wam też się podoba. Dostaliśmy tajemniczą przesyłkę wielkości człowieka. Musimy zobaczyć, co jest w środku. I mamy w środku nowe tło. I kochani, przyszło nasze zamówienie z temu, które miałam wam pokazać na vlogu. I tutaj jest tak. Parę rzeczy, które zamówiłam we własnym zakresie. Osobny będzie też haul, który mamy z nimi we współpracy. Zamówiłam tego lunchboxa dla Lali, bo chciała mieć podziałkę na poszczególne jakieś, wiecie, owocki i tak dalej. Tu mam wkłady do, o, to fajnie wygląda, wkłady do lunchboxa z takimi buźkami. Tu mam dwie gąbki. Takie gąbki są na strasznie drogie. Widziałam je też na Amazonie jakiś czas temu, a tutaj były tanie. Ale powiem wam, że lipa, bo w środku jest zwykła gąbka, więc słabo. Myślałam, że to będzie po prostu, wiecie, sama zrobiona z tego silikonu. I taką właśnie chciałam, żeby była, wiecie, właśnie bez, że łatwiej ją można umyć, bez tej gąbki, a w środku jest gąbka, więc bez sensu. Tutaj te pledy, które idą na kanapę, zaraz wam pokażemy, jak
Tylko Lalę zaraz będę odwozić jeszcze do, na zajęcia. Ojejku, to Lala przyszło to co zamawiałaś. Myślałam, że to będzie większe. Myślałam, że to będzie większe, a to takie małe przyszło, zobacz. Co to jest? Ze zwierzątka. No to do malowania taka rurka. Weźmiemy to chyba na wyjazd, co? No. Taka szczotka do zębów przyszła, zobacz, taka kosmiczna. Dla ciebie. Zobacz, jak śmiesznie będziesz myła zęby. No powiem wam, przed chwilą przetestowana tak na sucho i super, nie? Fajna. Tu są swoje naklejeczki, kochani, ale chyba przysłali inne niż brałaś, nie wiem. Możesz sobie wziąć. Tu są jakieś spinki, gumki, coś tam do testów, jakiś eyeliner też wzięłam, coś do testów. To jest mniejsze niż się spodziewałam. Jak to na temu? Raz fajnie, raz nie. O nie, nie mów, że ta mata była najdroższa, że ona jest taka mała. Dobra, rozbijam ją. I to jest ta słynna mata, którą mogliście już widzieć właśnie w jakichś amerykańskich stronkach. I to są, słuchajcie, to jest do malowania farbami. Tutaj wlewamy farby, tutaj wlewamy wodę, o, do tego kubka. Tu jest podajnik na pędzle, na tym dziecko maluje tutaj i po tym myjecie to w całości, można w zmywarce, można ręcznie i jest to tak jakby, wiecie, podkładka, żeby się nic nie pobrudziło. Myślę, że fajne. Zobacz, Lala, jak to oceniasz? Zobacz, do malowania farbami, że tu farby nałożymy, tu dasz pędzelki, tu wlejesz wodę i tu będziesz malowała na kartce. Fajne? Ok, otworzyłam też lunchboxa. Tutaj mamy skrytkę na naszą łyżko-widelec. To się trochę ciężko otwiera, mam nadzieję, że to się wyrobi, a Fluffy wariuje. A tutaj mamy nasze przedziałki. Więc jest to niezłe, jutro to umyję to i jutro to przetestujemy już na podróż. Zabiorę tutaj Lali jakieś przekąski. I jeszcze jedną rzecz, to jest w ogóle uważam, że fajne. I ta szczoteczka do zębów też. I jeszcze jedna rzecz, to jest dodatek do Thermomixa. Do robienia jajek w koszulkach. I tutaj wbijamy jaja, dodajemy sobie przypraw. I gotujemy to jakby na wodzie. I czy to pasuje mi do mojego tego? Pasuje. I przetestuję to może nie dzisiaj, innym razem i dam wam znać, czy to się sprawdza. Bo pasuje idealnie, a nie jest to zrobione z tak dobrego plastiku. O, na pewno nie. Zobaczymy. Także to będzie gadżet do przetestowania, bo lubimy takie śniadanie.